Cześć, tu Maciek z firmy Mavcar, a przed Państwem jeden z najbardziej popularnych samochodów jakieś 10 lat temu. Szanowny Golf 4 w silniku 1.6 benzyna. I co o tym wozie mogę Wam powiedzieć? No jest to ten tak zwany German Style. Ale zacznijmy od początku. Przebieg jest to 211 tysięcy, przebieg jest potwierdzony TIV-em i tak samo praktycznie jest do końca serwisowany. Bardzo dużo też miał wpisów w ASO. Co do auta, 2001 rok. I teraz może przejdziemy sobie do wyglądu zewnętrznego. Ma oryginalne alufelgi, 18 cali wraz z dystansami, dlatego to tak dobrze na tym wozie się prezentuje. Przy okazji jest jeszcze zawieszenie wintowane. Oczywiście z homologacją. Ogólnie wszystkie części zostały zamontowane w Niemczech i wszystkie mają homologację TIV. Przy okazji są tutaj jeszcze przyciemnione szyby i mamy dodatkowo sportowy wydech z tyłu z prawdziwej kwasówki. Będę starał się Wam go pokazać. Firmy BN Motors. Takie wydechy są bardzo drogie. Nowy potrafi kosztować do 6-7 tysięcy, ale naprawdę auto gra basowo. No i jak spojrzycie na ten samochód, no naprawdę prezentuje się trochę lepiej niż zwykły Golf 4. Tak zwany, jak to przed chwilą wspomniałem, German Style, czyli nisko, szeroko i fajny wydech bez zbędnej wiochy. Czy coś jeszcze aucie warto dodać? Przede wszystkim zdecydowałem się na niego, bo nie ma na nim grama korozji, a to jest największą bolączką Golfa 4. I widać, że też ten samochód, który dbał, ma bardzo ładny środek, gdzie już większość tych foteli w Golfie zwykłych materiałowych już jest przedartych. Ale zejdźmy jeszcze do tego tunika fajnego, jeszcze może uda się go pokazać. Tutaj, no, będzie ciężko. O, widzicie, jest to prawdziwa stal z kwasówki. Więc nie ma się czego powstydzić. Czy coś jeszcze mogę Wam dodać o tym samochodzie z trzech zewnętrznych? Chyba nie, ten lakier fajnie się dość prezentuje. Taki zielony, ciemna butelka. Naprawdę, te lakiery są teraz rzadziej spotykane, ale mi się one zawsze podobały. Nadawały takiemu troszeczkę autu wyglądu Aston Martina. No to cóż, resztę opowiadamy w środku. Jeszcze tu go Wam dogram pod maską. Spójrzcie, rożon przy 139 i tutaj też kartka na wymianę oleju przy 196 tutaj w Volkswagenie, więc ktoś o ten samochód dbał. Spójrzcie, tutaj wszystko suchutko, elegancko. Jeszcze Wam pokażę fajną rzecz, która kiedyś była w samochodach, jak ludzie mówili, że teraz jest super jakość, a to macie zwykły kompakt. Spójrzcie na ten fajny bajer. Często też nureczki się walają. Tutaj pyk. Jest na zwijce. Nic się nie wala. A to tylko zwykły Golf 4. No to nagrywamy wnętrze. Wnętrze przyjemne. Tutaj takie fajne ala metalowe wstawki, jak się go dotknie. Nie wiem, czy to jest plastik, czy metal, ale to jest takie zimne w dotyku. Wygląda to naprawdę nieźle. Tutaj przełącznik od lusterek. Cztery elektryczne szybki, centralny zamek. Włącznik założony z Audi, bo pewnie komuś się wytarł, ale też wygląda fajnie. Ta srebrna obramówka pasuje do reszty samochodu. Tutaj mamy kierownicę. Kierownica przyjemnie się prezentuje. Naprawdę nie jest jakaś tam zużyta, no jakiś tam minimalny ślad, ale na auto. Pamiętaj, że auto ma tylko 21 lat. No to jakieś tam prawo zużycia może występować. Tutaj spójrzcie, fajnie podświetlone na białe ekrany. Do kompletu to wygląda naprawdę nieźle. Widzicie przebieg. Widzicie temperaturę silnika i tak samo tutaj mamy też w manetce komputer pokładowy. Przejdźmy do środkowej części. No tutaj po prostu ESP, przyciski, nic szczególnego, deska, dalej środek, dalej tutaj jest kontynuowana ta taka szczotkowana aluminium. Tutaj widać, że nie było palone. Wygląda to naprawdę nieźle. Nie jest to przede wszystkim zużyte. Większość Golfów, które miałem, to wiecie, tu jest taki po prostu gumowany plastik i to wygląda tragicznie. A tutaj wygląda naprawdę ładnie. Tutaj też jest taki schowek na kubeczki. Też fajnie działa, bo często co miałem Golfy było połamane. Radio jakieś z Navi, tak się prezentuje. Tutaj dalej gałeczka od zmiany biegów. Też ładna. Tak samo tutaj. No i co? Zostaje środek.
ręcznie też jest tą schromowaną obwódką. Jeszcze z tyłu ta popielniczka też tu nie jest palone. Często to jest jakoś uszkodzone, ludzie to jakoś psuli, pewnie uderzali nogami. A tutaj mamy całe. No z tyłu podłokietniczek, dosyć duży, wygodny. No i co? Fotel pasażera, boczek tutaj, też jest to sreberko kontynuowane, jak spojrzymy, wygląda też fajnie. No i co, może fotel od mojej strony, naprawdę ładny, jak na Golfa, tu często jest przedarte, bo ten materiał, jak spojrzycie, jest dość cienki, ale wygląda dobrze, to samo dół, też jest cały. No i tutaj są te papiery, o których wspominałem, może przejdę na początku do tych dokumentów tuningowych, że tak powiem. Tu mamy jakiś papierek od sportowego katalizatora z homologacją. Wszystko tutaj mamy. Fajnie to pracuje, czyli jest wszystko na legalu. Dalej przechodzimy sobie. Może będę to odkładał. Homologacja na przyciemnienie szyb. Proszę bardzo. Dalej. Papierek od gwintu. Tutaj papierek od alufelg 18. Tutaj mamy o poszerzeniach. Kolejny dokument. No i ostatni dokument od tych właśnie wydechów, które wam wspominałem, BN Pipes, niemieckiej firmy. No i jeszcze oczywiście zostało nam sprawdzenie TIV-u, o którym wam wspominałem. Ma niemiecki TIV aż do grudnia 2022. Był robiony przy przebiegu 196 tysięcy, czyli dość niedużo, 15 km temu. A tu już jeszcze stary TIV. Nie, to jest jednak to samo. Spojrzę, wydawało mi się, że mam jeszcze jeden. Nie, to jest łącznie jeden, no ale mamy jeszcze książeczki serwisowe. Tu wam jeszcze dopowiem, że ktoś go tak mocno serwisował, że praktycznie książka się skończyła i trzeba było założyć drugą. Ok, lećmy tutaj. Pierwsza książka serwisowa, wpisy. Druga książka serwisowa, wpisy. Kolejne. Kolejne. Jest przy 118, bo jeszcze zrobiłem wozbaganie, to też nieźle. No i tutaj jeszcze ktoś, mówię, ostatnie miejsca powypełniał. Macie powbijane, co było robione i kiedy. 138 w tej książce ostatni wpis. Potem mamy 148 i 158 tutaj. I chyba to już by było finito ze serwisami, więc ładnie wyserwisowany, fajnie. A pod maską są jeszcze jakieś wlepki, to wam na koniec filmu dorzucę dodatkowe foto, żebyście widzieli, co tam było wymieniane. No i jeszcze, o, widzicie, zapomniałbym o szyberdachu elektrycznym, sprawnym. No i ma tam jeszcze parę airbagów i ABS-a. Jeżeli interesuje was to autko, zostawcie łapkę w górę pod filmie, zasubskrybujcie kanał, wejdźcie też na moją stronę Mavkar Automoto lub na Instagrama Mavkar Auta. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie jak tego auto dostarczyć do domu, mogę je w rozsądnych pieniądzach dobyć na Lawecie. I jeszcze druga opcja, u mnie każde auto jest opłacone, więc kupujący nie ponosi dodatkowych opłat. I to by było chyba na tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam.